Cześć, cześć, kochani widzowie, to ja, Miss Ania. Co my, widzowie, będziemy robić na odcinku? Widzowie, już wam, widzowie, oczywiście mówię. Dzisiaj sobie otworzymy zestawik, widzowie. Tak, widzowie, dawno nie było, widzowie, zestawiku. To, widzowie, troszeczkę pora, widzowie, na zestawik. A jak, widzowie, otworzymy, już, widzowie, wam pokazuję, a jest nim, widzowie, ten zestawik, widzowie, to jest zestawik z LEGO Ninjago Dragon Rising naszego nowego sezonu. I widzowie, to będzie nasz pierwszy zestawik z tej serii, który, widzowie, na tym kanale oczywiście otworzymy. Tak, widzowie, bo z tego sezonu jeszcze żadnego zestawu, widzowie, nie otwierałam, widzowie, nic. Nie, i na tym kanale też nie było, widzowie, z tego sezonu nic otwierane. Ale sobie ten z tego. No ale już mówię, co to za zestaw, widzowie. Oczywiście to jest LEGO Ninjago Dragon Rising, widzowie. I to jest, widzowie, jak numeracja, widzowie, 7793, a normalnie, jak to łatwiej, to 71793, żeby nie było. I to jest, widzowie, no długą tą nazwę, co ja już przygotowałam, bo, widzowie, to jest, widzowie, lawowy smog zmieniający się w fale ognia. Tu macie oczywiście nazwę, oczywiście po angielsku. Ale polska wersja, widzowie, jak się nazywa ten zestaw, trochę jest długa, no ale tak się nazywa ten lawowy smog zmieniający się fale ognia. No i widzowie, tak, spójrzmy na nasze oczywiście pudełku. I tu mamy ponad 5 figurek. Mamy tutaj naszego, jak widzicie, Kaja, Lloyda, naszą nową bohaterkę, oczywiście Wildfire, Lorda Rasa nowego i jeszcze jakiegoś Imperium Clawhunter, czyli widzowie. I ja, widzowie, jestem w połowie, jakby, no nie jestem jeszcze w połowie, widzowie, maratonu mojego Ninjago jeszcze nie dotarła nawet do 16, ale widzowie, no nic nie szkodzi, bo ja, widzowie, jeszcze, wiecie, oglądam jeszcze sobie. No ale dobra, spójrzmy się, widzowie, oczywiście tu mamy wszystkie oczywiście figurki, zawsze pisało na górze, jak się nazywają nasze figurki, a tutaj teraz tylko wszystko na dole. No to fajnie, mamy 3 nowych. Kaja i Lloyda, no to oczywiście znamy, ale widzowie, w nowych strojach Ninjago, jak widzicie. No i tutaj, widzowie, mamy naszego smoka, który siedzi na nim Kai, widać, w stroju nowego sezonu. Mamy oczywiście tego Lorda Rasa, który jest na jakimś pojeździe swoim. Nie wiadomo, co to za pojazd. Mamy tą naszą nową bohaterkę, przypomnienie Wildfire, to jest związane z ogniem, naszego Lloyda, no i jeszcze naszego takiego tutaj chyba pomagiera Lorda Rasa, tego Imperium Clawhunter, jakiś wojownik też. No i jak widzicie, widzowie, mamy tutaj fajnie zrobione, tu mamy oczywiście, jak widzicie, nowego bohatera oczywiście. Tak, widzowie, też się pojawi. No i mam tutaj smoczka z boku i fajnie to, widzowie, wygląda. Z boku nic takiego, ale tutaj z boczku mamy tutaj, widzicie, Kaja z nowego sezonu w stroju Dragon Rising. No, widzowie. I oczywiście tu z tyłu, jak to, widzowie, wygląda. Oczywiście tu mam pokazane, oczywiście tu A, B. I tutaj mamy jakieś te. Oczywiście ja to pokażę wam oczywiście wszystko. No i tutaj, co tutaj jest? Oczywiście tu smoczek pomaga nam ninjom. Jakaś kula, tu mamy Lorda Rasa, który ucieka. Tutaj Kai goni oczywiście na naszego pomocnika Lorda Rasa. No i tutaj oczywiście, tu mamy oczywiście te kule, jakieś smocze, jak wiem o tym. I mamy tu jedną z nich, widać. No to chyba chodzi o tą, widzowie. No dobra, widzowie, no nie przedłużając, no co, będziemy, widzowie, otwierać, no bo tu wszystko już wam to pudełeczko pokazałam. Nie przedłużając, no trzeba oczywiście, widzowie, otworzyć to nasze pudełko. Czekajcie, oczywiście wezmę tak. Wezmę oczywiście tak. No i oczywiście, widzowie, no co, otwieramy, widzowie. Ja, widzowie, no pomału, widzowie, idę do przodu z moim maratonem. Z Ninjago, bo już skończyłam, widzowie, 3 sezon. No i teraz, widzowie, oglądam, widzowie, 4. No ale wiecie, no jak ktoś chce zrobić sobie maraton, widzowie, chce dojść na spokojnie, to tak, widzowie, długo trwa. Aha, jestem, to widzowie, zablokowałam.
Czekajcie, co coś wezmę pod ważeniem, widzę, sobie podważyłam. No i sobie mamy malutki kłopot. Tak sobie zrobiłam, że widzowie no nie wzięłam do góry, tylko ten. Czekajcie, widzowie. Trochę to otwieranie potrwa. A, no i oczywiście, jak pamiętacie, no to widzowie, ten zestaw dostałam oczywiście na Dzień Dziecka. To sobie widzowie ten prezencik otworzymy. Oj. Widzowie. Przepraszam, tak ten, ale zobaczcie, co się stało. No kłopot mam teraz mały. Czekajcie, muszę sobie czymś podważyć, coś. Czekajcie, muszę sobie czymś... Matko! Tobie ten zestaw jest bardzo trudno widać. Dobra. No dobra, widzowie, dałam sobie radę. Trzeba było tam wcisnąć, no dobra. Dobra, spokojnie, widzowie, jest sytuacja pod kontrolą. No dobra, troszeczkę, widzowie, tych saszetek tam jest, widzowie. Już zobaczymy na szkodę lawy, bo oczywiście smoka i zobaczymy, jak saszetek on ma. A no oczywiście dwójeczkę. Jedyneczkę, widzowie. Mamy czujeczkę. Czujeczkę. Mamy piąteczkę. No. Mamy, widzowie, jak widzicie, oczywiście, widzowie, mamy instrukcję. No i widzowie, mamy, widzowie, jak widzicie, naklejki, jak zwykle. Już, widzowie, nic nie ma. To oczywiście odłożę nam nasz pudełko, widzowie, na dół. No i z tego, widzowie, wygląda, jak coś, no to was wezmę tak, że wychodzi, że jest, widzowie, tylko, widzowie, 5 saszetek. No ale nie przypuszczam ten, bo zawsze, widzowie, w takich średnich zestawach, no to zawsze jest po 5-6 tak saszetek zawsze. No, no to tak. Tu mamy oczywiście naklejki. Trochę, widzowie, ich jest. Jest ich ponad 8. No to sporo, no ale naklejki widać nas ten. Mamy naszą instrukcję. Oczywiście tą instrukcję to ja, widzę, wam oczywiście pokażę tam później, jak złożymy naszego tego smoczka, jak złożę tego smoczka. No i oczywiście, jak widzicie, jest 5, oczywiście jest saszet, widzowie. No dobra, widzowie, znacie mnie oczywiście, nie od dziś, widzowie, że ja, widzowie, na spokojnie, widzowie, ten zestawik oczywiście sobie, jak to powiedzieć, złożę i oczywiście do was, widzowie, wrócę. No dobra, widzowie. Ja, widzowie, idę oczywiście tego naszego lawowego smoczka składać, widzowie, i oczywiście do was za niedługo, widzowie, wrócę. No to, widzowie, ja idę oczywiście składać. No to, widzowie, na razie. Jestem, widzowie, z powrotem, widzowie. Jak widzicie, nasz lawowy smok jest ułożony, widzowie. Tak, widzowie, jak widzicie, już jest ułożony, widzowie. Troszeczkę, widzowie, to składanie oczywiście trwało, widzowie, no ale już jestem oczywiście. No i że wam oczywiście pokażę naszego pięknego smoka lawowego i oczywiście figurki i to wszystko. Ale najpierw, widzowie, oczywiście pokażę, widzowie, wam elementy, jakie zostały dodatkowe, widzowie. No i oczywiście tam chciałam jedną rzecz wam, widzowie, pokazać jeszcze w tej instrukcji. To na razie odkurzymy naszego pięknego smoczka. I figurki wszystkie, zaraz wszystko oczywiście wam pokażę. Najpierw wam pokażę tutaj. No oczywiście, jak widzicie, no to elementów tyle zostało dodatkowych. No takie drobne oczywiście elementy. Tu chyba nawet tym razem, widzowie, nawet nie została żaden mieczek nie został tym razem. Bo zawsze raz pamiętam, że zostawało, ale tutaj takie trochę kilka elementów. No ale okej, widzowie. Już sobie odłożymy. No bo co tu pokazywać elementy, jak elementy dodatkowe. A teraz, widzowie, wam pokażę, widzowie, taką jedną rzecz tutaj. O! To chciałam, widzowie, pokazać. Oczywiście zawsze wam pokazuję wszystko, co mam, widzowie, jak widzicie, reklamę innych zestawów z LEGO Ninjago Dragon Racing, widzowie, tak?
Teraz, jak widzicie, recenzujemy ten zestawik. A widzowie, ja jeszcze mam do składania, widzowie, zestawy, że mogę wam troszeczkę pokazać, jakie. Mam ten, widzowie, ten i ten, widzowie, do złożenia, widzowie, to będzie to składać, widzowie. I tu jeszcze inne, tu mamy na przykład spinnery, tu jeszcze 2-4 plus jakieś, no tutaj jakie, no nie wszystkie to są, widzowie, pokazane zestawiki, ale no widzowie są. No i tutaj elementy, jakie są zestawy, no ale to chciałam tylko tam, widzowie, pokazać, a to po prostu zakończenie oczywiście zestawu, a tu jest po prostu funkcja, którą oczywiście będę musiała wam pokazać. No dobra, widzowie, to sobie odłożymy, bo szczerze, już tak to nam się nie przyda. Możemy to wziąć na bok. A ja wam pokażę, widzowie, te figurki, widzowie, wszystko, widzowie, i te. To najpierw, widzowie, może zaczniemy, widzowie, od pierwszej rzeczy. No dobra, najpierw zaczniemy od figurek, bo chciałam jeszcze pokazać ten taki dół obok. No jeszcze taki jeden rzecz, no ale zaczniemy, widzowie, od... Tadam! Zaczniemy, widzowie, od tego naszego. Jest, jak wiecie, to jest, widzowie, Lord Raz. Tak się nazywa nasza figurka, widzowie. To jest, widzowie, nowa postać oczywiście z Lego Ninjago Dragon Rising, widzowie. Tak się prezentuje. Wygląda, widzowie, no... Co to może być za zwierzę? No trochę niektórzy... Bo ja jeszcze nie oglądałam, bo jak wiecie, jeszcze oglądam, widzowie, na spokojnie sobie maraton zrobiłam. No i widzowie, no... Niektórzy mówią, widzowie, że Lord Raz pochodzi z Lego Team, widzowie. Tak jak, widzowie, słyszałam. No ale widzowie, no... Nie wiem, to jest trochę jak taki... No dobra, wilk to nie można powiedzieć, że to jest, widzowie, bo... No nie wiem, widzowie. Może jakiś taki... Lew? Coś takiego może? No coś takiego podobnego. No albo taki wilczek. No nie wiem. Możecie napisać, jak uważacie Lorda Raza za jakie zwierzę. No bo to trochę jest zwierzę. No ale trochę na wilka, trochę tego. No trudno powiedzieć. No ale dobra. Skupmy się na jego prezentacji. No wygląda nieźle, widzowie. No ten torsik, widzowie, wygląda bardzo fajnie. No i też ma fajną, spoką broń, którą tu dostał, widzowie, bo no naprawdę wygląda to fajnie. Taka mini, spoko, widzowie, no spoko, widzowie, dodatkowa taka, no broń taka bym chciała. Taki dodatek, o, bardziej chciałam powiedzieć. Ale naprawdę, no ten strój naprawdę wygląda nieziemsko, naprawdę. Na pewno figurki dostaną dobrą, widzowie, ocenę. No dobra, kolejną figurką jest, widzowie... Tadam! To jest ona. To jest, widzowie, imperialny łowca szponiastych. Niby, widzowie, inaczej się nazywa. Niby w serialu inaczej go nazywają. No ale, widzowie, no tak, widzowie, jest na stronie, widzowie, oficjalnej Lego. Tak nazwali go. Nie wiem, widzowie. Możecie napisać, widzowie, normalnie. Ale no tak się, widzowie, nazywa ten nasz kolaszka. No wygląda jak coś, widzowie, no spoko, widzowie, nie mówię. Jak coś, widzowie, wolę go sprawdzić. Raz, widzowie, no przepraszam, ale muszę na chwilę go sprawdzić, czy ja dobrze wam powiedziałam nazwę. Widzowie. Jak coś, to muszę się przypomnieć, bo nie wiem. Ta, widzowie. Imperialnego łowcę szponiastych, widzowie, z mieczem. Tak się nazywa. Chciałam sobie, widzowie, przypomnieć, bo nie wiem, czy dobrze powiedziałam, no ale tak, tak się nazywa nasz gościu. Powiem szczerze, no, gdzie na internecie tam gdzieś tam, no to, że serialu inaczej nazywają. Ja jeszcze nie oglądałam, to widzowie, nie wiem, jak nazywają się, no ale widzowie, no tak widziałam, widzowie, tak się nazywa na oficjalnej Lego stronie po prostu. No ale dobra. Już nie myślimy o jego nazwie, po prostu tam się nazywa ten imperialny, tak, imperialny łowca. No dobra, niech mu będzie. I ma nawet, widzowie, tak, zacznijmy od broni, szczerze mówiąc, bo najpierw bym zaczęła od torsiku, ale weźmy na tą broń. Naprawdę, spoko broń, widzowie, nawet można taką, widzowie, kupić dla dzieci, taką dużych rozmiarów, ale, widzowie, wygląda bardzo ciekawie, powiem szczerze, no taki fajny element. Szczerze, ja nawet bym mu odebrała tą broń i komuś innym, na przykład ninjom bym podarowała, bo naprawdę wygląda nieźle ta broń.
Ale widzowie, sam widzowie, torsik widzowie, no wygląda przepięknie, widzowie, no ładnie to wygląda. I podoba mi się widzowie ten jego kask, bo to widzowie wygląda naprawdę fajnie. Tu oczywiście, no nie ma drugiej widzowie twarzy, no oczywiście też nie ma, no przecież to jest ten. Ale no wygląda bardzo ładnie, no wygląda przepięknie figurka. Na pewno dostaje dobrą cenę. To mamy widzowie drugą. Kolejną widzowie figurką jest nią widzowie. Tada! Oto ona widzowie. Nowa też postać z LEGO Ninjago Dranseek. Tamten też był nowy postać. I to jest widzowie. Ta nazwa to nazywa się Wildfire. Tak się nazywa nasza nowa koleżanka, nowa bohaterka w sumie. Widzowie, no wygląda naprawdę tak, widzowie, no pasuje oczywiście do ognia, oczywiście. Fryzurę ma naprawdę fajną, fajny ten, widać, że jest taka, widzowie, ten, widać, że ma ogień. Torsik ma fajny, czyli zobaczę, czy ma drugą twarz. Oczywiście nie ma drugiej twarzy, ma tylko tą jedną, widzowie. Ale jak wiemy, widzowie, jak ja na razie tam trochę wiem, że no Kai i nasza nowa pomalonetka Wildfire nie mają tego samego jakby, takiego samego jakby mocy, tylko Wildfire ma inną tak ognia, trochę wiecie, inny ogień. No to bardzo widzowie ciekawa co nie informacja i nawet widzowie jest tam gdzieś w jakimś magazynie, że Wildfire pochodzi z tego samego miejsca co Lord Raz. Niby gdzie, w jakim magazynie jest. Tam w takim zagranicznym, nie wiem, czy w polskim jest. Ale no niby tak. No ale okej. No figurka naprawdę fajna. Naprawdę podoba mi się, te włosy są fajne. Ten strój Wildfire też jest spoko. Ta twarz też robi wrażenie. No i sama figurka robi widzowi wrażenie. Tak nie mów. Czyli nieprawda, bo naprawdę, no naprawdę jest fajną figurką. No to widzowie, to jest trzecia minifigurka. No i kolejna minifigurką. Oj, tu aż mi się zaplątały. O, poczekajcie sekundę. Kolejną minifigurką jest, czwartą minifigurką jest, tadam! No kogo tu się można powiedzieć? Mamy tutaj widzowie Kaja w stroju widzowie oczywiście. Jakim? LEGO Dracing widzowie. Tak widzowie, tak widzowie. Mamy tutaj naszego Kaja. Jak widzicie, dostał widzowie dwie katany, widzowie, nasz Kaj. No i widzowie ten. I mamy oczywiście, jakbym powiedziała, też widzowie, nowy strój, widzowie. No, wygląda to nieźle, widzowie. No, tak inaczej ta maska jest, bo zawsze wiecie, jak kojarzymy te wszystkie maski, to wiecie, jak to wszystko wygląda. A tu wygląda naprawdę nieziemsko. Strój robi wrażenie, naprawdę. Torcik, widzowie, no. No wiecie, nie mam ten. Już pokazuję wam oczywiście i to jest z dwóch stron. Fajnie to wygląda. Oczywiście Kai ma, jak widzicie, dwie strony. Nawet nie trzeba, widzowie, no, ściągać cało tego nawet elementu. Mamy to oczywiście. No może. Wiecie co? O, wiecie co? Przewrócimy, bo mi się nie chce ściągać tego. I tu mamy tą twarz. Taką naprawdę wygląda to nieziemsko, widzowie. Naprawdę wygląda ładnie to. No tą twarz oczywiście Kaja, tą zwyczajną, ale ta, widzowie, naprawdę jest fajna. Oczywiście zwrócę Kajowi oczywiście maskę. No i tutaj oczywiście, jak widzicie z tyłu, no to mamy oczywiście symbol Kaja. Oczywiście nie chcę teraz tego ściągać, bo to bez sensu by było, chyba widzicie, widzowie. Ale nam wygląda fajnie. No i jak widzicie, dostał Kaj dwie katany, widzowie. Naprawdę, ten strój naprawdę mi się też podoba, widzowie. Oczywiście przesuniemy. Tutaj widzę, postawił naszego Kaja. Kolejna fajna figurka. Oj, Kaj, stój przed Wildfire. Dobra, Wildfire niech sobie leży, już tam nie będę jej dotykała. No i ostatnią minifigurką, widzowie, którą tu dostajemy, jest nią, widzowie, Lloyd w stroju Dragon Rajski, widzowie. Tak. Nowy strój oczywiście Lloyda, jak widzicie. Oczywiście Lloyd też dostał, widzowie, dwie katany, jak Kai, widzowie, no ale ten strój też robi, widzowie, wrażenie, no nie mówcie, że nie, ten strój naprawdę wygląda fajnie.
Napiszcie w komentarzu może, który strój Was z Lego Ninjago z tych różnych serii, no, sezonów podobają Wam się najbardziej. Szczerze, ja widzowie, nie wiem, który z strojów, które ninja mieli, są najfajniejsze, ale widzowie, no te też robią, widzowie, wrażenie, naprawdę mi się podobają. Oczywiście Lloyd też, widzowie, ma dwie twarze, tutaj widać. O! Chyba pierwszy raz, widzowie, ja tego, jak składałam, widzowie, to widzowie, nawet nie zwróciłam na to uwagi, że Lloyd ma taką inną twarz, widzowie, tu z tyłu. No sami zobaczcie, no taka inna, bo zawsze wiecie, Lloyd albo jest taki zdenerwowany, albo taki, widzę, wesoły, a tu mamy taką poważną minę. No to trochę szoku, bo pierwszy raz chyba taką będziemy mieli, widzowie, jakby twarz, bo zawsze Lloyd jest taki wesoły, uśmiechnięty, a tutaj dali taką, no takie, widzowie, no nie wiem, takie niezadowolenie, czy coś takiego, no fajna twarz. No dobra, widzowie, jeszcze odsunę. Ale ta twarz Lloyda taka, wiecie, inna. No, to oczywiście tu taka, wiecie, oczywiście gotowa do walki, ale to wygląda naprawdę fajnie. Ale ta mina, widzowie? No bo zawsze, wiecie, mamy uśmiechniętego Lloyda i złego, no wiecie, taki gotowy do walki, a tu mamy taką poważną, wiecie. Ale nie, no fajna ta twarz, naprawdę mi się podoba. A poczekajcie, jeszcze wezmę Kaję i zobaczę. Poczekajcie. No dobra, jak coś, no to naprawdę figurka też będzie dobrej ocenie ode mnie. Będzie miała dobrą cenę. No w sumie wszystkie dobrą cenę dostaną. Ale jeszcze zobaczymy i przejdziemy jeszcze tutaj jeszcze jednego, bo chcę zobaczyć. No nie, no Kaj tu jest taki, no nie taki pocieszony, ale taki uśmiechnięty. Wiecie, co chodzi. Chyba widzowie, no... Zmienili po prostu twarze, mi się wydaje. Pozmieniali trochę te uśmiechy, bo zawsze były ten, bo tam Lloyd, wiecie, taki poważny na tym. I co, jak będziemy, nie wiem, może... Wiecie co? Poczekajcie, ja wezmę może jakąś figurkę Lloyda. Dobra, nie ma to, widzowie, znaczenia. Dobra, wziąłem jakąkolwiek Lloyda na przykład, taką figurkę i tu mamy właśnie tą twarz, właśnie tą uśmiechniętą, to figurki. Wiecie, wiecie skąd to polega. I tu mamy taką złą, wiecie o co chodzi, jak zwykle. A tu mamy, no nie mówię o tym, wiecie, tej twarzy, ale tej? No jakaś nowa twarz Lloyda, widzowie. No fajnie, że zrobili nową twarz, taka, widzowie, poważna, taka niesmaczona, no nie wiem jak nazwać tą minę, ale no porównanie ma, bo zawsze Lloyd ma taką, zawsze co dostają właśnie w jakichś gazetkach czy figurkach, zawsze dostają tego wesołego Lloyda, a tu taką poważną. No bardzo, widzowie, ciekawe, no ale dobra. Widzowie, no figurki naprawdę ładne, aż mi się powracały. Dobra, widzowie, odłożę tą. Taka, widzowie, no ciekawa mina, bo zawsze takich min nie mamy. No dobra, widzowie, to są wszystkie figurki. Oceniam, jak ktoś, widzowie, no figurki bardzo dobre, widzowie, wiecie o co chodzi. Dobre i ocenię, bo naprawdę figurki robią, widzowie, wrażenie i podoba mi się to, widzowie, też, że widzowie Lego zrobiło nowe takie twarze naszych bohaterów, bo zawsze, no wiecie, zawsze w tych gazetkach, nie gazetach mamy takie inne, a tu takie inne, no. Na przykład u Kaja, no taki uśmieszek, no to widzowie, może taki ten, ale u Lloyda taka poważna, no trochę taka inna. No dobra, widzowie, już trochę pogadałam sobie o figurkach, a teraz widzowie, no przyjrzymy się kolejnej rzeczy, którą tu mamy. Mamy tutaj, no, pojazd naszego Lorda Rasa, oczywiście. Jak widzicie, z naszymi dwoma wyrzutniami groszków, jak widzicie, może to odpalimy zaraz. Oczywiście tu mamy miejsce na pewną rzecz, później Wam pokażę, o co tu chodzi. I oczywiście, jak napisało, że to się odwraca 36 stopni, jak dobrze pamiętam. Bo tak pisało, widzowie. O, nawet mam przy sobie pudełko, że niby to miało się, widzowie, 330 stopni kręcić. I chyba chodzi o to, ten machanie z tyłu, bo mam tutaj taki specjalny... No i po prostu no, o to chodzi, widzowie. Po prostu to się kręci, widzowie. Coś takiego. No ale widzowie, no trzeba mieć dobre podłoże, no bo tak to, widzowie, no to się porusza, bo to niby chodzi, że to ma się kręcić. No i niby o 360 stopni, że takie kółka robi.
No dobra, strzelaniem no mogę pokazać, tylko pokażę tak, żeby no tych groszków nie zgubić, bo... Wiecie co, może zrobię tak, że wam ten... Jakoś to pokażę, poczekajcie. No chyba widzieliście, o co tu chodzi. Chyba widzieliście ten strzał, widzowie. Nie będę drugiego już pokazywać, no bo wiadomo, o co chodzi z tym strzelaniem, widzowie, no. Ale chyba widzieliście. Ale widzowie, jak wiecie, macie te, to polecam w takim miejscu, żeby te groszki nie zgubić, bo widzowie, jak coś, no to widzowie, no później szukajcie po całym domu takich mini. Ale wiecie, chodzi, naciskacie tutaj i po prostu to strzela. No to wiecie, każdy, jak i każdy takie rzutki, które strzelają. No i w tym, oczywiście się temu pojazdowi Rasa, nasz kolorze Rasa, no to po prostu ma tutaj to, że się kręci. No to spoko na tę funkcję. Oczywiście, no można by go postawić, ale szczerze, o, nawet możemy, może nawet nie będziemy go ustawiać. O, proszę, nawet nie musimy go nawet, żeby broni, po prostu tak go postawimy i niech sobie siedzi w naszym pojeździe. Ale główna oczywiście atrakcja, oczywiście główny, no to jest nasz smok, widzowie. Jak pamiętacie, na początku mówiłam, że to jest chyba jedyny smok, który nie ma skrzydeł, widzowie. Ale się mi przypomniało przecież z serialu, że nie, dżunglowy smok nie miał przecież skrzydeł chyba, widzowie. On nie miał chyba skrzydeł, jak mi się dobrze kojarzy, bo on, pamiętacie, skakał ten nasz dżunglowy smok i on nie miał skrzydeł, widzowie. Ale pamiętacie, jak recenzowałam, że miał jakieś takie też drobne elementy, no i powiedział, że niby to są skrzydła, ale przypomniałam sobie, że w serialu smok nie miał nasz dżunglowy skrzydł. To chyba nie jest jedyny chyba smoczku bez skrzydeł, widzowie, bo myślałam, że to jest jedyny smok, który nie ma skrzydeł, ale przecież przypomniałam sobie, że jeszcze nasz dżunglowy smok jeszcze miał, nie miał skrzydeł. I ten, widzowie, Iwo, nie wiem, czy on nie ma skrzydeł, no ale więc nie wiem właśnie, widzowie, no możecie napisać, które smoki, no z mojej kolekcji, czy tak w ogóle z Lego Ninjago, co dostajemy smoczki, które smoki nie miały skrzydeł. Na pewno wiem, że dżunglowy smok i chyba ten Iwo, który chyba dostaliśmy, to może on nie mieć skrzydeł, ale nie wiem, na pewno ten. To nie jesteś jedyny, a ja myślałam, że jesteś jedyny. No dobra, ale pokaż nam się tutaj. No tak, głowa oczywiście, jak widzicie, ruchoma. To jest pierwsza oczywiście, jak widzicie, funkcja. No i oczywiście, jak widzicie, naszej szyi. Się może oczywiście otwierać. Oczywiście w środku nic nie ma. No teraz tak z tymi smukami, no tak średnio zrobili, że nic nie dają do paszczy. Nie wiem, cokolwiek daliby, że to ten. Ale fajnie, bo... ten smok, no fajnie, to można tak w boku wziąć ten jego ten, no i fajne meta, widzowie, te rogi, naprawdę mi się strasznie podobają, widzowie, naprawdę ładne i te, widzowie, te oczy, naprawdę, no wygląda fajnie. No jak wiecie, no oczywiście nóżki oczywiście też muszą się poruszać, oczywiście te różne pazury, nie pazury, no to wiadomo, że to jest mechanizm. Oczywiście jak widzicie, no to też się porusza, możemy, no prawie poruszać, bo nie możemy, widzowie, poruszać tym stawem zbytnio. No wiecie, że tak zginać, bo tam jest ten. Tylko możemy tu tym i tak możemy, widzowie, poruszać. Tak samo, widzowie, prawie jest tutaj też w tych tylnych nogach. Oczywiście pazurki tutaj i to, bo też tam. Jak widzicie, ogonek, czyli taki skromny ogon. Bym coś może tu dodała, jakieś, no ale widzicie, takie zakończenie proste, no ale niech będzie. W sumie szczerze to tak dziwnie, bo tutaj jest takie, nie wiem, to specjalne, nie wiem, to powinni uzupełnić coś tutaj, nie wiem. Tak to nie fajnie wygląda z tym, wiecie, o co chodzi. O, jakby tak było, że widać, że ten ogon, no ten, a tak, no to musi tak być, no ale już nie narzekajmy. Tu oczywiście mamy miejsce dla Kaja na przykład. O, możemy go postawić i może, wiecie... ujeżdżać naszego smoczka. Oczywiście jeszcze muszę wam coś pokazać, to na razie siedź Kaj spokojnie. Szczerze mówiąc, smok sam sobie wyglądasiowy jest fajny, no. Nie powiem, że nie.
No i to widzowie, no te funkcje no są takie jak u prawie każdego smoka, tylko ten smoczek no nie ma skrzydeł, ma tutaj takie, wiecie, dekoracje. Oczywiście nóżkami widzowie, no tu porusza jak zwykle, ale no i oczywiście twarzą i tu jak widzicie szyją, ale jest taka jedna funkcja w tym smoku, bo po prostu wiecie jak się ten tak dziwacznie, jak wiemy, ten zestaw nazywa, widzowie, że on się nazywa, widzowie, no... Lawowy smok zmieniający się w fale ognia. Tak się ten w ogóle ten set całkowicie nazywa. Ja po prostu, no, normalnie można nazywać lawowym smoczkiem, ale tak się nazywa, bo on się może zmienić, widzowie. Ja już wam to pokazuję. Oczywiście, no nie będę jak to składam, bo widzowie, no ten. Ale widzowie, no pokażę po prostu zaraz wam instrukcję, jak to wygląda. Ja to widzowie składam. Wiecie o co chodzi. I widzowie, to wam oczywiście pokażę, jak to wygląda, wiecie, ta jego ten, ale zamiast tego, widzowie, pokażę wam, bo widzowie, tutaj jeszcze zapomniałam, że tu jest ta, widzowie, ta smocza kula, widzowie, ta fioletowa. Zaraz oczywiście pokażę wam się z bliska i powiem, jaka to jest kula, bo ona ma jakoś tak inaczej się nazywa. Ale najpierw, widzowie, jak mówię, to złożę tą drugą formę, bo ten smok może się no inaczej wyglądać. To już, widzowie, to robimy. Już wam, widzowie, to pokazuję. Już chwileczkę, widzowie. Już składamy. Już robię mu tu taką formację. Jeszcze ogonek do góry. Okej, widzowie, już pokazuję wam, jak to wygląda. Czekajcie, czy zobaczę, czy dobrze to zrobiłam. Na wszelki wypadek. Dobra, dobra, wszystko tam się widzowie zgadza, no dobrze, okej, no dobra, widzowie, ja już wam pokazuję. Ta-dam! Tak się widzowie, tutaj tak wygląda ten smok po drugiej transformacji. Już wam pokazuję, jak to wygląda w instrukcji, bo wiecie, no tak, ten. I to wygląda po prostu tutaj, po prostu tak, że widzowie, no bierzecie po drugą, widzicie tutaj trzeba go wziąć po drugiej stronie i po prostu ten. Ja po prostu inaczej to zrobiłam, no ale zrobiłam tak samo, jak coś, no to możecie ten. No i tutaj jest po prostu, to jest jakby ta funkcja taka najważniejsza, że zmieniamy go, widzowie, no i jak widzicie, no to strzelamy tą kulą, bo tu nawet już widzowie, nie będę tego ten, że po prostu to strzelamy po prostu tą kulą smoczą. Powiem szczerze, wygląda szczerze, mi się chyba podoba, widzowie, ta pierwsza wersja, o. Ta pierwsza, widzowie, wersja, bo naprawdę jest taka bardziej, wiecie, fajniejsza. No nie powiem, że ta wersja też smoka nie jest fajna, bo naprawdę jest spoko. Ale no rozumiecie sami, że chyba, no nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy wolicie tą wersję smoczka naszego lobowego, czy wolicie tą pierwszą. Ja chyba mi się wydaje, że bardziej chyba za tą pierwszą, bardziej pięknościowo oszaleje trochę, bo bardziej mi się podoba, ale to nie jest, widzowie, najgorsze, no, ale widzowie, no taka, widzicie, mamy tutaj smoczka, no takiego innego. Wiecie, co chodzi. No dobra, no i mamy tu też, widzowie, że tu możemy też postawić na przykład naszą Kaja na przykładzie i on też może tutaj siedzieć i ten, bo ma po dwóch stronach. No spoko to zrobione, nie powiem, bo na szczerze mówiąc, no fajnie to zrobili, bo wiecie, możemy sobie zmieniać smoka, bo inne smoki nie można tak robić jak tego, bo wiecie. Tylko jest jedna wersja i to wszystko. A tutaj mamy taką, że możemy tego smoka dwa w jednym, jakbym powiedziała, zmienić. Że możecie z tej formy zrobić na taką formę. Oczywiście, no rozumiecie, jak to strzela. No po prostu strzelamy i ta kula. Nie wiem, czy ona musi lecieć po tym smoku. Nie wiem. Czekajcie, zobaczę tak z ciekawości, widzowie. Chyba nie, po prostu na tak leci jak normalny, po prostu takie po prostu do szczelania. Trudno mi to. Wiecie co? Chyba to tutaj nam szczelanie chyba nie wyjdzie, bo to chyba lepiej, wiecie co? No, trudno chyba będzie szczelić, widzowie. No wiecie, chodzę, musimy to nacisnąć, a ja widzowie mam.
jedną ręką nie zadziałam zbytnio, widzowie. W sumie. To poczekajcie, no ja to wyjmę tą kulę. No wiecie, co chodzi z tym szalaniem po prostu. No może jakoś wam to pokażę, ale mi się wydaje, że no... Naciskacie tutaj. O, no i poleciała, widzowie. To rozumiecie, o co po prostu chodzi. Po prostu no... Ja nie pokazałam, bo to niby wiecie, macie z przodu i ma to lecieć gdzieś ta kula. Widzowie, no nie chcę teraz... Ten, bo musieliśmy by coś tam, no po prostu skróciłam to, wiecie o co chodzi, po prostu tu naciskacie i ona gdzieś tam leci na przykład, tylko róbcie to w bezpiecznym miejscu, żeby wam ta kula nie zginęła, no ale dobra, przyjrzymy się od razu jej, bo jeszcze wam nie pokazywałam jej z bliska, tak wygląda, ona jest, powiedziała, mocna, trochę bym chciała, jak taka kula bym chciała, nie z pletem, bo mocna jest, widzowie, bo jak tukamy na przykład, ja tu tukam pod o biurko, na przykład tutaj, no to brzmi. No i to jest, widzowie, pierwsza kula. No i oczywiście mój pierwszy zestaw, widzowie, z serii Lego Ninjago Dragon Rising, w sumie, szczerze mówiąc. I to jest ten mój na dzień dziecka, widzowie. No ale, widzowie, już mówię, jak nazywa się ta kula, bo kilka jest tych kul. I mamy tutaj kulę... mocy fioletowego smoka, tak się, widzowie, nazywa ta kula. Bo są w różnych, widzowie, kolorach te elementy smoczej mocy, widzowie, i tu mamy fioletowego smoka, widzowie, tak się nazywa ta kula. Oczywiście może ja tego smoczka oczywiście wezmę do normalności, widzowie, i chyba pomału, widzowie, będziemy oczywiście kończyć, bo w sumie to wszystkie, widzowie, funkcje. A... Widzowie, już wam... Już, widzowie, go składam do... Okej, widzowie, już wracam. Tylko tutaj mi się coś, widzę, odczepiło. Okej, dobra. Jeszcze wsadzę, widzowie, tylko kulę. Z powrotem. O. Aha. Jeszcze małe chwilowe problemy. Jak coś to widzicie mojego pilota. Chyba wam to nie przeszkadza, widzowie. No dobra, już wróciłam, widzowie. No już to szybko, po prostu już wracamy. No i tak, widzowie, no... No i tak, widzowie, to można przechowywać tą smoczą moc smoka fioletowego, tak się nazywa. Całościowo ocena zestaw bardzo dobrze, widzowie, bo nie powiem, naprawdę jest fajny. A, widzowie, zapomniałam jeszcze jedną rzecz, widzowie, no tak, poczekajcie. To jeszcze, widzowie, poczekajcie, no jeszcze mi się przyda ta kula, no tak. No przepraszam, miałam, widzowie, już kończyć odcinek, a widzowie, zapomniałam wam jeszcze jednej rzeczy pokazać, poczekajcie. Tylko muszę... Wsadziłam teraz tam... Dobra, mam kulę, bo zapomniałam, widzowie, wam pokażę, że ta kula nie tylko w tym smoku jest, widzowie, no przepraszam, widzowie, no ten, że ona jeszcze może być tutaj przechowywana. Dlatego chciałam wam zrobić niespodziankę i mówić, do czego to jest, a to jest, widzowie, do tej smoczej kuli po prostu, do tej smoczej mocy. A, i teraz fajnie to widać, że w środku mamy jakieś takie elementy, coś takiego jakby zalane. No widać, że to jest taka smocza moc, widzowie. No naprawdę, no wygląda jak smocza moc. Naprawdę wygląda ten i to jeszcze, widzowie, no to jest jeszcze kolejny takie... No kolejna funkcja, która no chodzi o tą, widzowie, smoczą kulę. Oczywiście teraz oficjalnie mogę oddać smokowi, bo to należy, widzowie, do naszego smoczka. A, jedną ręką, widzowie, nie zadziałacie. No dobra, już mamy. No dobra, skończyłam, widzowie, na recenzji. Oczywiście, bo kończymy już, widzowie. Całościowo zestaw oceniam bardzo, widzowie, dobrze. Naprawdę, oceniam bardzo dobrze. No, polecam wam ten zestaw, bo jak kochacie smoki i naprawdę, no to ja tego smoka polecam. Oczywiście funkcje, no ma sporo, bo widzowie ma, bo ma jeden...
No ma sporo funkcji, bo tych widzowie zwyczajnych funkcji, jak każdy smok ma widzowie, no i oczywiście te dodatkowe, że może zmieniać. No i podoba mi się widzowie te figurki dostają naprawdę dobrą cenę, bo są bardzo ładne. Podobają się widzowie, że no ma, Kai i Lloyd mają takie inne twarze, bo zawsze dostają wiecie jakie. No i smok też jest bardzo fajny item. Sądzę, no i widzowie, no to wszystko. Oceniam bardzo dobrze, że zestaw daje mu dobrą ocenę. Widzowie, daje mu naprawdę 10 na 10 albo więcej, bo naprawdę ten. No dobra, widzowie, ja się oczywiście z wami żegnam. Sądzę, że wam oczywiście odcinek się podobał. I napiszcie, czy macie tego pięknego smoczka, oczywiście. No i oczywiście, co? No i się z wami żegnam. Oczekujcie oczywiście na inne filmy. Dajcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję za oczywiście dobre chęci. A ja się widzowie z wami żegnam. No to widzowie, nic nie mówiąc, to widzowie, no to widzowie, no to pa!